kochani! Dzisiaj przychodzę do Was, co jest w mojej torebce. Zastanawiałam się długo, czy robić w ogóle ten filmik, ponieważ wiem, że jest dużo ludzi, którzy nie przepadają za tymi filmikami, w ogóle pokazują ludzie, co mam w torebce, ale osobiście ja uwielbiam te filmiki i jest też dużo ludzi, którzy też je lubią, więc stwierdziłam, że zrobię. I po prostu, jeżeli ktoś jest niezainteresowany, więc proszę się teraz wyłączyć, ja się nie obrażę i pa pa! Więc teraz dla ludzi, którzy zostali, mam nadzieję, że ktoś został. Okej, zaczynam od torebki. Ja noszę różne torebki w zależności od tego, jaką mam natchnienie, bądź czy idę do pracy, czy idę gdzieś poza pracą. Więc po prostu wszystko, co mam w torebce, przesypuję do drugiej torebki, więc w sumie mam cały czas to samo. Ewentualnie, jeżeli biorę bardzo małą torebkę, więc oczywiście muszę zmieścić się w minimum. Więc pokażę moją ulubioną, którą noszę poza pracą. To jest taka wielgachna torba z BHS, którą dostałam od moich dobrych koleżanek. I jest bardzo praktyczna, jest duża, taka sztywna, więc dużo mi się tam mieści. Ma dwoje uszu takich krótkich i jeden taki długi pasek, który najczęściej właśnie ten pasek używam, bo jest super wygodny. Zapina się tylko na tego klipsa, ale szczerze mówiąc jest tak to blisko siebie, że w ogóle się nie boję, że mi ktoś tam, wiecie, dziubnie coś z tej torebki. Więc zacznijmy. Mam tutaj dwie małe kieszonki na telefon, na jakiegoś gadżeta, więc zawsze mam tutaj swój telefon, który teraz nie wiem gdzie jest. A w drugiej małej mam swojego iPoda małego, ponieważ lubię go mieć zawsze ze sobą. Następnie oczywiście mam mój portfel i to jest taki fajny portfel kupiłam go na internecie. To jest tylko na karty. Tutaj idzie moje prawo jazdy, więc nie będę Wam wszystkiego pokazywać. I tu jest taki paseczek i tutaj macie resztę swoich kart, więc tu mam jakąś kartę debetową, MIG do... Tutaj głównie używam właśnie te, mam te, które używam najczęściej. Jest to Kina karta, Starbucks, Boots i tutaj jest jeszcze zameczek, gdzie mam jeszcze więcej kart i jest jeszcze przegródka, gdzie ewentualnie trzymam sobie gotówkę, ale nie lubię nosić są gotówki. Mój chłopak zawsze się śmieje, że gdzie byśmy nie poszli, ja po prostu mam kartę do tego, no ale no, cóż zrobić, nie, jak dają, to trzeba brać. To jest mój portfelik taki czarno-biało-różowy. I oczywiście mam taką portmonetkę, jak dla starych babciów, tak się mówi? Babciów? Gdzie trzymam swoje drobne, jak tam potrzeby na parking czy na coś i uważam, że jest słodka, więc po prostu noszę ją z tym portfelem, ponieważ tutaj nie ma miejsca na drobne. Oczywiście mam zawsze chusteczki, bo jak ich nie mam, to je zawsze potrzebuję. Następnie mam swoje okulary, ponieważ noszę okulary głównie do jazdy samochodem i w kinie, więc raczej nie chodzę na co dzień w nich, ale zawsze je ze sobą mam, bo jak idę do kina, to się potem okazuje, że w torebce ich nie ma, bo zapomniałam je zapakować, więc po prostu je noszę zawsze. Następnie mam kosmetyczkę. I to jest taka różowa z La Sensy. I tu mam tylko takie podstawowe, zawsze mam ze sobą krem do rąk. To jest z Avon ogórkowy, uwielbiam ogórkowy zapach. I drugi krem do rąk, który pewnie kojarzycie z Glossy Boxa, bo on tak ślicznie pachnie, jest taki śliczny, że używam go jako kremu do rąk. I mam tutaj również błyszczyk, zawsze jakiś mam jeden błyszczyk i jeden balsam do ust, więc w tym momencie mam akurat z Victoria's Secret Slice of Heaven, taki błyszczący róż. I naturalny to jest Christiana Diora, taki naturalny balsam. I mam jeszcze z Kleenexa takie Shine Absorbing Sheets, to są te takie, nazwać, takie paski, dzięki którym wchłaniacie pot, tak? Jak się pociwam czoło, głównie czoło, nos, to ja uwielbiam je używać, więc zawsze mam w torebce, jak gdzieś na dłużej wychodzę, to one są super do poprawienia makijażu. I mam jeszcze swoje lusterko z moim inicjałem, które też kupiłam na internecie i uwielbiam, bo ono jest światełeczkiem jeszcze. Więc to jest, co trzymam w mojej kosmetyczce.
I co mi tu jeszcze zostało? Mam taką mini kosmetyczkę z Diora, którą dostałam, jak kupowałam jakieś ich perfumy, to były jakieś takie mini gratisy, gdzie ja trzymam wszystkie swoje damskie produkty, które mogłabym potrzebować, plus jakieś plastry, wszystkie tabletki przeciwbólowe i jakieś takie gadżety, żeby były wszystkie w jednym miejscu i o każdej porze, jak będę ich potrzebować. Zawsze mam ze sobą szczotkę, nieczęsto jej używam tak naprawdę, ale podejrzewam, że jak jej nie będę miała, to będę właśnie potrzebować użyć, więc mam z Body Shopu taką drewnianą szczotkę. I co tu jeszcze zostało? Mam taki jakby piórnik z Victoria's Secret. Uważam, że jest słodki, więc tu ma gumkę w sztucie pink. Tam mam kilka długopisów, jakieś flamastry, więc jakbym coś poczęła zapisywać. I oczywiście notesik. I ostatnią rzeczą są moje klucze. Oczywiście jestem wielką fanką wszelkich bryloczków. Więc oczywiście do wózka z moim miniem i misio z Eską i następny miś z Eską i nawet mój klucz ma napis Sylwia Keys, więc do tego mam jeszcze z Radleya taką saszetkę, w której trzymam czasem kilka kart tam mam i jeżeli wychodzę tylko z kluczami tak naprawdę i bez torebki, gdzieś szybko idę, to sobie wkładam tutaj moją kartę i nie potrzebuję portfela. I to też kupiłam przez internet z moim inicjałem. To jest fajne, ponieważ jak idę z zakupami coś, to można założyć na rękę, więc mam klucze pod ręką. Więc ogólnie moje klucze są duże, ale jest bardzo łatwo je znaleźć w torebce. Więc to by było na tyle, co jest w mojej torebce. I krótko mówiąc, cały czas w sumie jest to samo. Czasem trochę więcej wpada gadżetów i wypada z nich z powrotem. Ale to są podstawy, które zawsze mam, bo zawsze czegoś potrzebuję i mój chłopak zawsze śmieje, że moja torebka jest taka strasznie ciężka, ale jak jest coś potrzebne, to ja to mam w torebce. Więc mam nadzieję, że Wam się podobał filmik, tak jak mnie się podobają cała reszta tych filmików, co jest w mojej torebce i zapraszam na następne. Cześć!